Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Grana Compa. ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Sengoku Dynasty i jak Państwo widzicie, staram się ulokować tutaj kolejny budynek produkcyjny, którym jest budynek drwala. A po co? No po to, żeby mieć drugi taki budyneczek, gdzie mógłbym po pierwsze zatrudnić ludzi. A po drugie, żeby kłód było więcej, ponieważ są mi one potrzebne. I. No i wydaje mi się, że kłód nigdy za wiele. Tylko zastanawiam się, gdzie, gdzie tu by można było coś takiego postawić. Natomiast jest jeszcze ciemno. To Ja, ja się przespałem, tylko troszeczkę za wcześnie poszedłem spać. Spróbujmy przespać się jeszcze raz. Zobaczmy, czy, czy można. Tak żebyście Państwo coś widzieli, bo mnie to w sumie za bardzo nie przeszkadzało, że było ciemno, ale Państwu zapewne tak. No i teraz. No nie no, powiem szczerze, nawet ja więcej widzę w obecnej chwili. Wybierzmy jeszcze raz budynki. Budynki produkcyjne, chata drwali. I, o, i tu by się coś. Yy, f, f, chciało ustawić, tylko. no właśnie. Było przez chwilę zielone. <grywy> Jeśli ten gamoń mi tutaj się szlaja. No i gdzie ty chciałeś się ustawić, synu? Bo jakoś chciałeś. O, o, o. O, o, o. O, dobra. Może, może tu stać. Czemu nie? Dobra, 8 kłód. Na pewno jakieś deski będą potrzebne. To sobie to ogarnę z magazynu, z drebutni. Czyli tak. Dechy na pewno. Czterdziecha yy, powinna starczyć. Nie wiem, czy tam słoma była potrzebna, czy też nie było potrzebnej słomy. Natomiast na pewno będę potrzebował jeszcze mm, powiedzmy siekier, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, oś... Ale dobra, przegiąłem. No, to sobie, to, to nie jest daleko, to sobie możemy podejść. A, ale, możemy za to młotek zrobić, w zapasie, żeby był, bo ten to już widzę, że jest na wykończeniu i on raczej rozwali nam się, więc wbijamy. Słuchajcie, prawdopodobnie mamy tutaj odwiedziny przybyszów, i też będę chciał w dzisiejszym odcinku ich odwiedzić. Zobaczymy. E, bo oni to tam chyba są, aha, bo oni to tam chyba są w tych y, takich y, miejscóweczkach, co żeśmy dla tych włóczęgów zrobili. O, patyczków brakuje. A, żeś by cię nadało. No dobra, ale tak jak powiedziałem, to jest blisko. Więc możemy sobie podejść. Mm, patyczki, nie no, mamy. Kurcze, patyczków co nie miara. Sengoku się jeszcze nie zaktualizowało. Tak, żeby było coś, co by mnie zainteresowało, w postaci choćby możliwości sortowania. Ale cały czas cichutko liczę na to, że twórcy dodadzą taką funkcję i będzie gitara, nie? bo to naprawdę ułatwi życie, drodzy twórcy. Jeżeli to oglądacie, to ja sugeruję, żeby pomyśleć o, o takim właśnie prostym aż, aż znaczącym ułatwieniu aha jeszcze dach czy tu bambus będzie potrzebny coś aha cztery kamienie dobra to cztery kamienie to nie jest problem ale to tak wygląda aha dobra dobra tak wygląda tutaj jakby bambus był potrzebny i zaraz wam pokażę gdzie bo te, w tej chwili gdzieś tam w trawie się o tutaj tam, gdzie, gdzie, gdzie jest ten znacznik, no to jakby to bambus był, nie? Dobrze, kamienie. Kamienie to tutaj gdzieś sobie pozbieram. Cztery kamienie to, to akurat mi się yy, nawet nie opłaca łupać i zużywać kilofa na to. Oj, ale. Hmm. Małe złoże. To też małe złoże. Ale tu jest luźny kamień do wzięcia. Yy, to jest. Aha, to jest rybak. Ok. No dobrze, to to tam też sobie będzie działał. Ciebie mogę zabrać? Tak, mogę zabrać. O, i jeszcze jeden, elegancko. No i takie rzeczy to ja rozumiem. No i teraz tutaj wykończymy sobie tę chatynkę. Zapewne coś tam jeszcze będzie potrzebne, bo... Już, 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 już. A, dowolna kłoda. A tu już wszystkie zużyłem? U. Dobrze, to dowolną kłodę sobie tutaj ogarnę. Mm, a jeszcze tu zobaczmy, co tu jest potrzebne. Tu też dowolne kłody, dobrze. To deski pobijamy, bo to akurat mamy. Czyli tak, tu dwie i tutaj jedna, to trzy kłody jeszcze weźmiemy sobie z. A nie więcej! Kurczę, co ja gadam. Przecież jeszcze dostęp do drywutni musimy postawić. Yy, I nie wiem, nie wiem, nie pamiętam właściwie, co tam było potrzebne. Więc ja jeszcze dobiorę desek, może albo weźmy pełną dwudziestkę. Yy, tutaj kłodę. I weźmy jeszcze, może tak, słomę i bambusa, bo, bo nie wiem, co tam będzie potrzebne. Tak, właściwie. A nie chcę mi się już ganiać. I zaraz będziemy patrzeć. Dobra. E, się rozpędziłeś, synu. Dobra, to to byśmy mieli. I teraz tak. Tu jeszcze dekoracje, meble. To, to by było w meblach? Umeblowanie magazynowe dynastii. OK. Ale to chyba nie tu. Czekajcie. Yy, dostęp do magazynu ogólnego nie. Do drewutni. Jak bym chciał obrócić, to mogę. Elegancko. I tutaj tylko kłody. No tak, jeszcze dwie. Kuźwa. Człowiek to ma pecha. No. Naprawdę. Akurat kłody były potrzebne. No ale dobrze Ogarnijmy, dwie kłody, tak? Do tego bambucha i to mogę zostawić Te patyki w sumie już chyba też Więc zaraz ogarniemy się Jeszcze by przydało się troszeczkę tutaj podjeść Bo, o, elegancko Przydałoby się podjeść A jajeczek mamy 13. O! Bardzo dobrze. No i fajnie. Yy, teraz tak zobaczmy, co my tutaj mamy takiego. A Gobo. Ok, dobra, mamy Gobo. Jakieś mamy te y, piórka. To, to tutaj piórka można, można wrzucić po drodze. Yy, to badziwie to ja chcę sprzedać. No tam ktoś z Państwa zastanawiał się, jak, y, skomentował bardziej. Że, a posprzedawałeś różne tam maści, nie maści, zamiast się nasmarować Ale ja tego nie potrzebuję Tak samo z tą, z tą y, dzidą, nie? No je, radzę sobie drewnianą, to po co mam ogarniać inaczej? A my tymczasem, proszę Państwa, mamy tu przybyszów I ja widzę, że tutaj Eldorado jest, bo zobaczcie co tu się dzieje no, wędrowny żebrak, jak oni ładnie tu się porozkraczali Także nic dodać, nic ująć, czyli po prostu plaża, kuźwa, plaża. Ale porozmawiajmy z, tymi, z tym żebrakiem. Witam Cię ciepluchno. O, kuźica. Ciepluchny, to Ty taki trochę wygląda, że jakbyś był. Przystań na chwilę i przyjrzyj się towarom. No dobrze, nie bardzo jest się czemu przyglądać, ale dlaczego obrażamy od razu? Racja, ale też nie trzeba dużo płacić. Może coś kupisz, drogo nie jest i pomożesz komuś w potrzebie. No dobra, to zobaczmy, co on tam ma. Ma tak, jaja, zgniliznę, glinę i futro. Ale ja bym może, yy, o, osuszył go z tych yy, jakże niepotrzebnych mu monet. Dziękuję, bo mnie się bardziej przydadzą. To, to jest za drogie, jak widać dla niego, więc nie będę, nie będę tego sprzedawał. No, i to tak samo, nie? I, a z tym, jak porozmawiam, to co będzie? A czemu akurat po przyjacielsku? Eee, hmm. No, zobaczmy, co on ma. O! A on ma o 7 monet więcej. Czyli też za bardzo nie pohandluje z nim. Bo nie, nie, nie ma co sprzedać stricte za 30. No właśnie. Chyba że. No właśnie, chyba że. Mm, strzały, nie? A jakbym chciał mu sprzedać? No dobrze, no 9 strzał kupił i mógłbym mu sprzedać co? Za jeden? coś będzie? Nie będzie. No szkoda. No dobra, no dobra, no zawsze to jakiś zarobek dla mnie Więc elegancko No dobrze, czyli oni jak tutaj przybywają To jakieś tam minimum tych monetek mają Ale szału nie ma Jak szału nie ma no to trudno Dobra, teraz tak Wejdźmy sobie w dynastię Zobaczmy Populację i teraz tak, Sayuri pracy nie ma, z tego co ja widzę. To bardzo niedobrze. Tutaj w chacie drwali. Pracuje. Chako. No dobrze. Natomiast jeszcze z bezrobotnych mamy tak: Katsurame i Magojiro. Więc gdybym Sayuri chciał. Chociaż zaraz, moment. To może kuźwa, no niekoniecznie. Dziewczyna, nie? Ten, jaki jest uhachany w ogóle. Natomiast Magojiro. Magojiro. Co, co, on, co on robi? Chata drwali. Wieża obserwacyjna. Hikor, Hikoroku buduje wieżę obserwacyjną. A właśnie, bo państwo tam pisaliście, ktoś z państwa pisał, że... że... Yy, żeby polatać, słuchajcie, po mapie, nie? I żeby, słuchajcie, ogarnąć kwestię właśnie tych wszystkich takich budowli specjalnych, a potem, żeby na odcinku to budować. No, jest to jakaś myśl. Natomiast będziemy patrzeć. Kłoda, drzewo iglaste. O, to chętnie. A może i bambucha tym razem? No... Zobaczmy, kamienna siekiera, kamienna siekiera, dobrze. Aha, to skuteczność. 50% Mógłbym im dać żelazne. Ale no dobrze, wiecie co? Proponuję zrobić to w taki oto sposób. 4 to 8 takich siekier bym potrzebował, czyli co ja będę potrzebował do tego, żeby je wytworzyć? Żelazne siekiery. Żelazna siekiera to będzie ruda żelaza, dowolna decha i słoma. To sprawdźmy. Dowolne dechy no to będę miał, słomę będę miał. O, w ten sposób bym to zrobił. Nie wiem ile, ile ile, tam, nie będę liczył teraz, bo mi się nawet nie chce. Słoma, ruda, aha, ruda żelaza jeszcze. Czy ruda żelaza by się... O, ale, ale, że ja mam tej rudy żelaza, jacie... Dobra, wezmę tyle, ale ja to później odłożymy najwyżej. I teraz tak, żelazna siekiera, wytwórz więcej. O, to mogę, patrzcie. Mogę nawet, to 16 zrobię, słuchajcie. 16 zrobię po to, że jakby się tam któryś rozciapciały, no to wiadomo, no to będzie można im dorzucić. I oczywiście jeszcze sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z używaniem siekier przez tego drwala, przez czako, tak? Bo to, to czako tam robi. Eee, to zobaczymy. Eee, a, cholera, slotów mi zabrakło. Mm, dobrze, to będzie tak. Eee, będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a nie 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak? No tak. A te siekiery. No nie wiem, to, to zostawię dla siebie. Yy, jeszcze wrzucimy tutaj tę rudę z powrotem, bo to w takim razie nie będzie potrzebna. I co ja jeszcze mogę wrzucić? No tutaj to już nic. Ale tutaj mogę dechy i te słomę. Desek trochę trzeba zrobić. No to teraz sprawdzam. A co to już noc? A bo ja. A, dobra. Bo ja spałem. Yy, miejsca pracy. <laughs> I teraz tak. Wybierzmy. O, czako. A, aha, tu jest żelazna siekiera przydzielona. No dobra, no to jak tu jest żelazna siekiera przydzielona, to my już nic z tym nie zrobimy. Czemu to mi się kuziwa przestawia co chwilę? A ja cię kręcę. Dobra, to to byśmy mieli. I jeszcze jednego stolarza by trzeba było ogarnąć i tam w ogóle poprzydzielać te siekiery. Stolarz, yy, hatar katsurame. To teraz tak. Yy, żelazna siekiera na maksiora. A czekajcie, czekajcie, bo coś mi tu nie leży. Czy tam nie było 16 poprzednio? Dlaczego? Trzeba by sprawdzić. Yy, tutaj znowu będziemy mieli drzewo i glasę, bo tak jak powiedziałem, no kłód nigdy za wiele. I tu też żelazną siekierkę przydzielimy i ciach. Yy, dalej. To też będzie drzewo i i przydziel. Aha, siekiera najpierw. Żelazna i sru. I teraz bambusa. I żelazna siekiera. Ile tego bambusa? 14. No i dobrze. Niech sobie tego bambusa zbierają. Tutaj ten bambus, niech, nie, niech się zbiera również. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobre wyjście z, sytuac z sytuacji. <laughs> Soki. Natomiast ja bym jeszcze wrócił do czako jednak. Bo coś mi się tam nie podoba. Eee, czako A 16, a patrzcie A, czyli tu trzeba było Z jakiego względu to tak się zrobiło To ja nie wiem eee, Ale już jest naprawione Dobra I teraz propozycja jest taka, słuchajcie Ze względu na fakt, że tych kamiennych siekier Trochę tam mam To ja bym je najzwyczajniej w świecie Wyciągnął I sprzedał Wy sugerowaliście, żeby to zrobić Jakiś czas temu. No bo po co to ma tutaj być? Bo no tu ja mam, mam jakieś perełki, nie perełki. No proszę uprzejmie, dobra luksusowe, nie? Cenny zasób, można ją sprzedać dla zysku lub wykorzystać w niektórych recepturach. Na razie nie sprzedaję. Na razie nie sprzedaję. Na razie odkładam, zobaczymy co tam dalej będzie się działo. Yy, te noże tutaj za dwa. Dobra, żelaznych noży zaczyna mi pomału brakować. Ja jeszcze nie używam dzwonka, nie wykorzystuję go, żeby tworzyć kolejną wiochę, ze względu na fakt, iż, bo ponieważ jeszcze nie znalazłem takiego fajnego miejsca, żeby to miało jakieś tam większe znaczenie. Natomiast może się mylę, może popełniam błąd, drodzy Państwo. Więc tutaj bym prosił Was o to, żebyście napisali w komentarzach, czy warto, czy nie warto. Myślę, że warto zrobić deski, bo jeżeli ja mam się wybrać gdzieś na taki rekonesans, to dobrze by było te dechy posiadać. Nie? O, w ten sposób zrobię, żeby jeden slocik był wolny, i w takim razie wytwórzmy dechy z drzewa iglastego. Myślę, że jak z 13 zrobimy to. To, że to będzie świat i ludzie, Wasza propozycja, żeby przelecieć się poza nagraniem po mapie i popatrzeć, gdzie jeszcze są budowle specjalne. Z jednej strony sugeruje mi, że one są, tylko wy nie chcieliście spoilerować i nie udzieliście informacji takiej pewnej, że, na, że naprawdę one są. Z drugiej jednak strony, mogło to być na zasadzie takiej. Że być może one są I żeby to po prostu sprawdzić nie? I na dwoje babka wróżyła Bo teraz ja nie wiem <grywia> Tak czy inaczej Mam tutaj te kamienne siekiery Mam jakieś tutaj Jakiś strój Mam ten napój rozgrzewający To wszystko idzie na, na sprzedaż Ponieważ no, ja wolę te nasze dzikuny Zbierać I tak też zrobię Tylko muszę sobie ogarnąć Jakąś sensowną trasę przelotu, nie? więc wydaje mi się, że doszedłbym tutaj do potoka albo do tego mostu, bo, no bo tutaj jest budowla specjalna i jakoś yy, traskę bym obrał w ten sposób, tutaj do końca, no potem kolejna jakaś rzeczka, bo generalnie będę koncentrował się w obecnej chwili na yy, mostkach i dodatkowo jeszcze, oczywiście, przygotuję się przygotuję się, słuchajcie, w taki sposób, żeby mieć bambusa, ale no, no po co mi ten bambus? To no, żeby od razu wybudować tam tę chatę tego projektu specjalnego. Wezmę deski, wezmę kłody. Co mi się tutaj zmieści? Bambusa przede wszystkim, tak? No bo deski, kłody to ja mogę na miejscu wytworzyć tak doraźnie, żeby nie było. No ale bambus ciężki do zdobycia. Nie wszędzie jest, znaczy ciężki. No, tam, gdzie jest, to jest, ale, ale nie wszędzie on występuje. W związku z tym no, trzeba by tutaj się dosyć dobrze przygotować. No i co? No i, i myślę, że w kolejnym odcinku to zrealizujemy dokładnie to, co żeście tam sugerowali. Natomiast w tym odcinku to będzie tyle. Odwiedziliśmy pierwszych naszych tutaj przybyszów, tych, tych, tych włóczęgów, żebraków, czy jakkolwiek ich jeszcze yy, nazywać. Może w tytule to jednak przybysze, bo żeby tam nie było problemu z Googlem. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.